As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W Battlefield 4 to jest kolejna porcja nagrań z ekipą okrojoną trochę, ale mam nadzieję, że z czasem to się zmieni. Zagramy sobie tutaj dwie mapy. Wyniki miewam różne, ale zresztą sami zobaczycie i sami ocenicie. Tak czy inaczej, zapraszam, bawcie się dobrze. Teraz jesteś moim wrogiem. Nie, no ja strzelam z łuku. Jesteś przyjaznym wrogiem, ale... O Jezus Maria, amor. Eros wręcz nawet. O, Eros Ramazzotti. No nie, no. Naprawdę, to jest twój idol? Nie. Już sam fakt, że go kojarzysz, już jest słaby, wiesz? Eros jest spoko. A czemu go nie kojarzyć? A ty też wiem, o kim mówię, no to o co chodzi, no. Nie rozumiem, musisz jeszcze raz powiedzieć. Bo ja widzisz, ja jestem, to ja z racji doświadczenia wynikającego z wieku, nie? Aha. Wiele rzeczy. No i teraz wszyscy na punkcie D. Na mnie z racji wieku mówią skamielina, to jest, to najwyższy jak do ciebie powinni mówić. Jestem z kamienia rok, to by było ciebie. Kurde, fakt. Ropa. Co ja z tymi zapalającymi mam? Biegam z tymi zapalającymi granatami. A ja mam łuk. Jak w głowę trafił. Ja. I to z łuku. Ja. Jaki. Nasi górą, przerywamy im ten punkty. Oż kurde! Jak to możliwe w ogóle? Koleś mi noża wsadził. Nie wiem skąd on się wziął. Za sobą miałem sojusznika, przed sobą miałem sojusznika. Dobra, ja im nadę. Nie, to już przejmujemy. Co się? Ha. Przejąłem C. Szli na B. Idzie na BB, przyjęte. Idziemy na A, panowie. No panie, cholera, jasne. No. Nie no, muszę zmienić tą broń, bo to... Ale widzisz, oszukujesz, bo z broni palnej. No co ci miałem? Wiesz, mogłem podejść i wsadzić kos od tyłu, ale już nie chciałem ci tak upokarzać po prostu przed tutaj wszystkimi. Tak byś nie dał rady. Aj. Tak jak nie dał rady? No bo kto mu ten nóż z cholewki wyciągnie? Kurde, 4 strzały. Co prawda w jajka, ale... Ale jednak... Mi się bardzo podoba ten tryb, bo on mi przypomina walkę w zwarciu, jak tam szybciutko na dominacjach te punkty spadały, tak, tak, się tak, po prostu biegało, przejmowało, to było fajne. No super, też bardzo lubię. Znaczy, lubiłem conquesty na tych, na close quarters. To było fajne. Przejąłem, panowie, pokażcie się. Spokojnie ma strzelać w ogóle. Kromka! Odejdź. To już kromka, no. Kurde, koleś chyba ma jakiegoś tego wallhacka. Bo on do mnie zawsze podbiega z nożem, a wyciąga u nóż gdzieś totalnie w pozycji... No nie, może przypadek. Może jakiś gracz CS-a i myśli, że z nożem biega szybciej, no ale... A w hardlane tak było. No to znaczy jest.
się na szybciej. Z nożem. Okej. Okej, panowie, ja tak się tutaj leczyłem, jeśli mam być szczery. Ale już wbiegam. Serio, od tyłu. Ej, Radek. O kurde. Ilu ich tutaj się zrespawnowało na mnie? Cholera, no. A jaką bronią sobie teraz grasz? Ja SKS-em. No to nie ułatwiasz sobie roboty. No wiesz co, ale tą broń czuję, bo to... Pozostałe mam... Zmyślałem, że to wruka to konar był. Prawie jak... dzik. Kosz na śmieci i zaczyna. O Jezus Maria. To chyba żeśmy stracili tam, panowie, z tym takim. No, ja się tutaj. Jasne wrażenie, że. Wracam to nasze początkowe przejąć. Bo nam połączenia siadły. Konciala, konciala! Przejmuję beja! Bez kitu, koleś do mnie z nożem za każdym razem podbiega. To nie wierzę, że to był przypadek. Ale dobra, no może to jest przypadek. Józef padł. No co, może poluje po prostu. Ała! Rocky! A dobrze, nie żyjesz. No, ale trochę im zajęło. Każdy zaraz się przesiądę na jakiś karabin i inaczej pogadamy. No, ale trzymajmy się do starego, dobrego stylu, bo on działa. No, widać po wynikach, że nie jest źle w sumie. Nie, ja tu wolę jednak czymś bardziej. To jest nie fair! Co jest nie fair? Biegać. To jest bardzo, coś jest bardzo nie fair, Juchi? Ja tam z łukiem biegam, a nie z karabinem. O nie, Juchi! Nie, to był Peter, Boże, już myślałem, że znowu tym łukiem zabiłeś. Jakiś gościu znowu. Spokojnie, czeka na ciebie czas, przyjdzie. Dzięki. Nie, chyba ten koleś po prostu poluje z tym nożem. Mhm. Mam tu wrogiego żołnierza! Bardzo fajna zmiana, którą dodali, to, że dodali obramowania punktów. Teraz widać, gdzie można szukać człowieka. A tak, tak, gdzie można przejąć, no. Jeden koleś próbuje nam po prawej stronie przebiec do punktu. Ja idę na F, nie, tak, na F idę. A i B przejęte, teraz Szczecin. Na Szczecin. Wróg ma tu żołnierza! Wow! Dostałem premię za ostrzeżenie. Aj, kubik. Się zaczaiłem na tego faceta. Okej. Tomek? Nie jestem nigdzie.
Czemu jesteś taki niemiły? No bo tak. Chociaż bardziej wolałem tego. Kuszę niż szuk. W trójce. Kusza była fajna. I też miało taki strasznie. Jak to jest możliwe? Mały zasięg miały. Pusto w głowie ma, dostał ze strzały w łeb i tyle. Nie. Może trafiłeś, wiesz, jakoś taki. No, i to jest tryb dla nas, proszę. Już ich tutaj mierzymy. Coś się animacja zwiesiła. Zdziałałem gościa nożem, stojąc do niego plecami, oddałem kontratak. Znaczy w zasadzie to tak się jakoś dziwnie, żeśmy przemieszczali. Względem siebie. Tak to działa. Bunciela? Oh shit. Dostał z łuku i przeżył. Będzie dobrze. Takie życie, no. A co ten łuk ma zabijać jednym strzałem? Nie, on nie zabija jednym strzałem. Jest bardzo słabiutki, jeśli chodzi o obrażenie, także. Bardziej taka ciekawostka tylko. Ja zawsze zabijam z jednego strzału. Jakby trafiasz na tych biednych, co już życia nie mają. No. Albo jak gościu nie ma perka obronnego, to z bliska go zabijesz na strzał, ale tak to. Ach, no faktycznie ten Józef biega z tym nożem cały czas. To nie przynosi mu jakiegoś wielkiego efektu, a może zbiera na jakiś ten. Jakiś achievement czy coś. Achievement. Wsadź do kogo. Ja muszę częściej grać w tego Battlefielda na PC-cie, jak nie streamuję, bo wtedy, kurde, zupełnie inaczej mi chodzi ta gra. Płynniej zdecydowanie. No bo to z jednego kompa? No, ja wiesz, jak streamuję to z jednego, także... Mimo, że gram na low i w ogóle tylko siatkę mam na ultra, to czuję różnicę. No granatami mi tu rzucasz, ty. O kurde, od tyłu nas znowu. A jest strasznie dużo manewrów oskrzydlających robią. No kurde, tego Józefa, nie, to jakiś inny. Koleś, kurde, biega pomiędzy naszymi żołnierzami na punkt na górę. Po schodach, cholerny świat, no. Kompletnie się nie spodziewałem. Chyba trzeba się przesiąść na coś to przegra. Bulldog i do akcji. Cel przejęty. Dobra. Mamy to. Faktycznie bardzo fajny tryb. Zostanę fanem. Fajny, fajny. To co, może mapkę tylko zmienię, jak to mi się podoba? Bo też tylko poczekaj, dajże chociaż jasne, na wyniki popatrzeć, please. Jasne. No potem widzowie na mnie krzyczą, że ja, wiesz, nie pokazuję, bo mam słabe. Co też czasami jest prawdą. Możesz mnie tam wyciąć, zamazać? A gdzie ty jesteś? Juchi, ty jesteś nie, poza tabelą. A nie, jednak się zmieściłeś. O Boże, Juchi, tak łuk. A tylko z łukiem biegał. A muszę powiedzieć, że ta pierwsza runda nie najgorsza, ale cały czas jakby mam takie poczucie, że cholera jasna, dawno w tego Battlefielda 4 nie grałem, muszę trochę poćwiczyć, brakuje mi pewności siebie i nie zawsze jest tak wesoło, ale tak czy inaczej, no, jakby zabawa z ekipą zawsze jest przednia, zatem zapraszam was, oglądajcie dalej. Juchi, umarłeś? Nie. Przecież się martwiłem, że nie wiem, boisz się tego meczu, że znowu dostaniesz takie bęcki, tak. Lecę. Mam shotguna w pogotowiu. Tutaj to shotgun słaba jest opcja. No już snajperzy, widzę. No tutaj snajperzy mają co robić, to pewnie akurat. Kuchar, chodź tu, kucharko. Ojej. O, nie! Ojej. Nie! Nie! Jest! Ej, ej, ej.
Ale się wbiłem haniebnie. A cię posmarowałem. To jest? To jest? To jest? Kto to jest? Oła, to nie jest. O kurde. Ale się wysunąłem idiotycznie. A masz, wojna na chromko. Kurde, już gra wrzuciłem. Myślałem, że się od razu zdetonuje, ale się nie zdetonował. Cholera, przez schody się nie da. Chciałem dobrze, ale... No to mi mogę. Tu zabieracie B. Złoczyńcy, złodzieje. Kamy, czereśniaki. A masz granata pod nogi. Bum. Okej. Okay. Podejdziemy sobie do was tutaj. No. Jeżeli rzucę granat pod nogi gościowi, on mnie zabije, to ten granat wybuchnie, czy nie? Właśnie różnie. Wybuchnie. A dlaczego mi nie wybuchł? Bo dostał pod nogi granatem i przeżył. Nic, w ogóle nie wybuchł granat. A poszedł pod nogi, bezpośrednio pod nogi jego. No. Coś ty strzelał. Brak auto-aima. Już po tym to się nic nie da, nie da się wyśmiać tego, co... Ale ładnie, kurde, w ruchu mnie trafił. Ze snajperki w głowę. Okay. Niby otwarty ten teren, ale też można się schować i też można postrzelać fajnie. Fajny nick, leszek.pl. No. Aj. Mój widz! To jest mój widz! Mogę się pochwalić. Masz tą leszkę! Dzięki, doktorku! No, nie wierzę. Dobra, zaliczyło mi jako killa. 93, kurde, życia. Ale z biodra jechałem, no to trudno się dziwić, że byłem niecelny. A, to ale M416 jest, kurde, zawsze. Uprawi się. Leszek.pl to nie jest Leszek. To dobrze. Masz pod nogami apteczkę, wiesz? O, oh my god. Nie przewidziałem. A, to jest jednak mój winc. A. Kurde. No i... Biją mnie. Noż ty w mordę, Jerzy. Nie. Nie można w ogóle zakładać, że jesteś bezpieczny z którejś strony, bo to... Muszę sobie zmniejszyć czułość na zbliżeniu do tego, co mówiłem wcześniej. Mi trochę lata ten celownik. Szczerze, ja wolę mieć jedną czułość na wszystko. Się rozliczałem po to. No i... Juhi! Dobra kromka to czerstwa kromka. Dobra kromka to martwa kromka. Ciężka lufa potato. Masz jaki prosetap. To jest prosetap, bo sam ustawiam. No, dobry, dobra. Dużo reanimacji, bardzo przyjemnie się teraz gra tutaj.
Okej, okay, asysta przy zabiciu, bardzo mnie to cieszy. O cholera. Koleś się schował za słupem, ja waliłem w słup, bo nie widziałem tego słupa. Jak nie widziałem słupa? No wiesz, no widziałem. Wiesz, widziałem, że tam był koleś, nie? I że on się tam ruszał mocno. I że w zasadzie to chyba on tam jest. Miałem jakiś problem ze wzrokiem. Tak sobie myślę, o kurde, skończyło się ammo, co mam zrobić? Podnieść. Nieźle kapisz. Właśnie zabrałem komuś broń. Nie, nie! O, Józef mnie zabił! Matko boska, zloże! Zamiast ten, zamiast uratować kolesia, to zamiast defibrillatora mu zabrałem broń. Taki los, no. Niech mi ktoś powie. Po co ktoś, kurde, gra ze spawarką w tym trybie? No nie. Kurde, z ciągnej pistoli. Zrobię ze spawać, może kogoś. Albo z tubą pobiegać. Kurde. Pistoleta! Chłopaki mało rzucają tego. A, ma tutaj, co by się... Kurde. Jest okej, jest okej. No jeden pocisk mi został. Oj, Rocky, ale bym ci już wsadził. Ktoś cię zabił. Co ja miałem? Fajną spulówkę miał facet. Ty za mną, no, wie, tak czułem, że kurde no, mi osaczają, no. No i co? No i nic. Ach, trzy życia mu zostało. Ach, zabili go. Muszę się znowu przyzwyczaić do strzelania w głowę, wale w tułów. O nie! RR Max. Au, 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 no szlak. Boli, boli, boli. Myślałem, że to ciebie, Juchi, bo tak strzelałem do jakiegoś kolesia i ty... Ała, 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 ała. Myślę sobie, o Juchi, ale fajnie. Ale wiesz co? Do mnie wszyscy chcą strzelać. Ja taki masz duży, duży masz tyłek, to wiesz. Ja nie mam dużego tyłka. Duży hitbox. Kurde. Źle, źle, nie powinienem tak wchodzić w ten punkt. No dobra, dobra. Trzeba przerzucić, żebyśmy grali razem następną rundę. To też jakieś wyzwanie jest, tak sobie myślę. Kto tu dymem walnął, że nic nie widzę? Masz tu apteczkę, bierz. Hmm. Ile razy trzeba w kolesia, który jest podniesiony, przywalić, no? On przez pewien czas ma ochronę, ale też jak nie zaakceptuje, to wtedy nie pokazuje ci, że się, że go zabiłeś po prostu. Bo można odrzucić. No dobra. Nie jestem zachwycony moimi osiągnięciami w ciągu paru ostatnich minut. Nie będę ukrywał. No kurczę, dużo jest. Za dużo. What the hell? No już bardziej nie mogłem w kolesia strzelać. Prosto w twarz. Co prawda z biodra, no ale... Ileż to można mieć rozrzutu? Gdzie mi tu biegasz? Gdzie do wody? Teraz znowu pójdę grać w Battlefronta i znowu będzie ten padaka przez dwa dni. Chociaż muszę powiedzieć, że Battlefront jest łatwiejszy do ogarnięcia, znacznie. No tam nie ma odrzutów ta broń, no nie? I w ogóle też sama rozgrywka jest...
dla mnie jest troszkę spłaszczona na dłuższą metę. Przyjemnie jest pograć. Szczerze, wbiłem tam chyba 30 już level i troszkę mi się nudzi. Powtarzalnie. No to, to jest. Tak, tak, to. Impossibiru! To się nie dziwię akurat, bo to, ja też trochę się siłuję, żeby dalej się dobrze bawić. Ale jak gram z ekipą, to fajnie, jest spoko. Fajnie, no. Ktoś tam z... Nie grasz w ogóle na piecu? Wiesz co, no w Battlefield co sobie pogram czasem ze znajomymi. To ale w sensie Battlefronta? Nie. To jest konsol peasant. Idź pan, to się musiało źle skończyć. Chyba z 7 granatów widziałem. Ze 3 przeżyłem. To nie jest dobry pomysł strzelać się z kimś, jak mam tyle zdrowia. No i leszek. Uważaj, bo on szuka mieszka. No dziękuję. Matko boska, co tam się dzieje? O, shit. O nie, no tam to się typa w ogóle nie spodziewałem. A jak tam rok Counter-Strike? A już nie gram od dłuższego czasu, trochę, wiesz, ludzie mnie trochę drażnią, wiesz. Bo kiedyś jak grałem, nie, to mówili, a kurde, więcej niż Silver nie wejdziesz, nie? No, widziałem, że to ładnie, dałeś sobie radę. Wszedłem więcej, to, a teraz to, wiesz, szeryf to każdy może mieć, no i tak, wiesz. Co byś zrobił, to... Bo kiedyś global, to nie teraz to global, teraz to globale, to jakieś w ogóle inne herezy, nie wiem, nie ogarniam. Więc wiesz, wbiłem sobie szeryfa, udowodniłem sobie to, co sobie chciałem udowodnić i idę do innych rzeczy. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze następnym razem w Battlefield 4. A tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa! No i oczywiście dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Takie rzeczy zawsze w cenie. Hej, hej! Zawsze w cenie? Prawie jakbym wam płacił za te lajki. Ech.